Te relacje zawsze są w pewnym konflikcie, on wynika z natury rzeczy. No my wynajmujemy, chcemy wynająć jak najdrożej, a oni chcą te powierzchnie od nas otrzymać i wynająć jak najtaniej. To jest naturalny trend i naturalna sytuacja, naturalny konflikt. Zawsze mówiło się, że są czasy, kiedy rządzą najemcy, kiedy oni decydują o tym, za jakie stawki będą wynajmować powierzchnie, bo tych powierzchni było dużo, a oni mogli ich przebierać. Kiedyś mówiło się, że jest rynek inwestora, dewelopera, bo to myśmy decydowali o tym, którą markę wybieramy. Każdy chciał się rozwijać, każdy najemca chciał do centrum na wszelką cenę wchodzić i otwierać kolejne sklepy. Dzisiaj znowu mamy sytuację normalną, kiedy te relacje są normalne. My chcemy wynająć nasze centra handlowe, dobre, i ich jest niedużo, a oni z kolei też chcą się rozwijać, ale też nie tak ekspansywnie jak kiedyś, też nie wszyscy. Patrzą w tej chwili bardzo selektywnie na wybierane lokalizacje. Ważne. Wiadomo, że ten konflikt naturalny, o którym mówiłem, jest i on zawsze będzie, ale trzeba się ciebie słuchać, bo tak naprawdę, już jak mówiłem, my się nawzajem potrzebujemy i to jest relacja win-win. Musimy i oni, i my wygrywać te negocjacje wspólnie.